Witajcie. Filtry, filtry i jeszcze raz filtry. Filtrować czy nie filtrować? A jeśli filtrować, to czym? Za czasów zamieszłych zahaczających o mieszka i jego ulubione średniowiecze, sporo zbiorników było niefiltrowanych. A to dlatego, że filtry były bardzo drogie i praktycznie nie do dostania. Przynajmniej dla młodego akwarysty. A jeśli już jakimś cudem posiadało się coś takiego jak brzęczyk, czyli obecną pompę napowietrzającą, to można było ją podłączyć do szklanej fajki, w której wsadzona była damska pończocha z prezentu pierwszomajowego, albo u bogatszych burżujów gąbka czyli taka czysta filtracja mechaniczna. Nikogo nie namawiam do powrotu do tych złych czasów. Teraz filtrów jest w brud i można w nich dosłownie przebierać. Po co w ogóle filtr jest potrzebny? I czy na pewno jest potrzebne? Może na początku pewne wprowadzenie. Pompy wodne nie są filtrami, a tylko urządzeniami zasysającymi i wypuszczającymi wodę pod ciśnieniem, co powoduje ruch wody. Filtr to urządzenie, w którym do pompy podłącza się kosz lub kosze z przeróżnymi materiałami filtracyjnymi. Te właśnie materiały mają różne zadania. Wata filtracyjna zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia, czyli wszelkie paprochy, które unoszą się w toni wodnej i powodują spadek jej klarowności. Należy pamiętać, że taką watę stosuje się bezpośrednio pod wlotem wody do pompy, czyli głowicy filtra. Zastosowanie jej na przykład na samym początku tego układu pokarmowego filtra, czyli na przykład w rurce zasysającej wodę jest bez sensu. Bo wata zatrzyma wszystkie zanieczyszczenia, i drobne, i wielkie, i zatka się po krótkim czasie. A cała reszta filtra pod względem filtracji mechanicznej będzie pracowała jałowo czyli na leniwca, nic nie robiąc pożytecznego. Oczywiście na razie mówię o filtracji mechanicznej, która polega na oczyszczaniu wody w celu uzyskania jej jak najwyższej klarowności. Dlatego też materiały filtracyjne podzielone są na różne gęstości. Najczęściej są to przeróżne gąbki syntetyczne. Filtr zasysa wodę z akwarium. Woda przechodzi najpierw przez najmniej gęste gąbki, na których zatrzymują się największe zanieczyszczenia typu listki roślin, ślimaki akrobaci zassani przez rurę i inne tego typu rzeczy. Potem woda przechodzi przez warstwy filtracji biologicznej, by na końcu przejść przez najbardziej gęstą gąbkę lub watę filtracyjną, by w końcu zostać wylana z powrotem do akwarium. Dzięki temu większość zanieczyszczeń mechanicznych jest odfiltrowywana z akwarium i pozostaje w filtrze aż do jego oczyszczenia. Niektóre filtry nie posiadają w ogóle miejsca na warstwę biologiczną filtracji i stosuje się je tylko do czyszczenia wody. Ich wkład w równowagę biologiczną akwarium jest znikomy. Często stosuje się jednocześnie duże filtry kubełkowe, służące za filtry biologiczne i odpowiednio mniejsze jako filtry mechaniczne. Dlaczego? Ano dlatego, że filtr mechaniczny można często czyścić i nie zachwieje się stabilnością akwarium. W tym czasie filtr biologiczny sobie spokojnie pracuje i nie trzeba się do niego dotykać, co nie znaczy, że się go nie czyści. Czyści ale znacznie rzadziej. Po co stosuje się filtrację biologiczną i czy taka filtracja jest konieczna? Otóż chodzi w zasadzie wyłącznie o osadzanie się i namnażanie bakterii nitryfikacyjnych. Cóż to takiego te bakterie? Takie małe, bezmózgie organizmy. Jak ktoś ogląda obrady Sejmu, to często widzi ich na mównicy. Ale bakterie nitryfikacyjne tym się różnią od Sejmowych, że wykonują kupę, w sensie ilości, pożytecznej roboty. Otóż te małe cudeńka przerabiają amoniak na kwas azotowy i azotawy. Czyli z czegoś złego dla ryb robią coś dla ryb dobrego. Żeby to jakoś wam zobrazować, powiem, że jak amoniak zmieszamy z powietrzem w odpowiednim stężeniu, to tak jednie, że wam zerwie najpierw beret, potem irokeza, a na końcu dołączy do tego główkę. Przy zbyt wielkim stężeniu amoniaku i solidnym nawąchaniu się go, odchodzimy w malowniczych konwulsjach wysoko ocenianych w programach typu Mam Talent. Ryby też odchodzą, kiedy jego stężenie jest zbyt wielkie, bo amoniak załatwia im skrzela. A ryb z butlami tlenowymi na grzbiecie w tej części świata nie uświadczysz. Zdarza się to najczęściej w nowych akwariach, do których wlewamy wodę i natychmiast wpuszczamy ryby. Nie ma tam tychże bakterii, więc stężenie amoniaku narasta, narasta, narasta i ryby się po prostu duszą. Dlatego też w filtrach stosuje się część przeznaczoną wyłącznie na miejsce, gdzie takowe bakterie nitryfikacyjne mogą się osiedlić, pobudować, wymyślić koło, ogień, a potem wybrać prezydenta. Ktoś zauważył, że bakterie nitryfikacyjne świetnie osadzają się na materiale porowatym, czyli takim, który ma pory. I nie są to pory na dobranoc. Takim materiałem są ceramiczne walce, zwane w akwarystyce ceramiką. Stosuje się też tzw. Tak biobale, czyli plastikowe kulki, w których znajdują się kawałki gąbki. Tam też osadzają się bakterie. Zresztą prawda jest taka, że materiałów porowatych jest bardzo dużo nawet zwykły żwir ale nie rzeczny, bo jest obły, czyli ukształtowany w kulki. Praktycznie każdy porowaty materiał nadaje się do osadzania na nim bakterii. Bakterie te mnożą się również w podłożu. Osadzają na szybach filtra, rurkach, roślinach i Bóg wie jeszcze na czym. Cały tajemniczy myk polega na tym, żeby w akwarium, zanim pojawią się w nim ryby, była odpowiednia ilość bakterii, które je w cudzysłowie obsłużą. Czyli zamienią złe związki azotu na dobre związki azotu, żeby ryb nie wydusić. Im więcej materiałów, na których mogą się osadzać bakterie, tym szybciej i łatwiej się im osiedlać i mnożyć. Tu można wrócić do wcześniejszego pytania, czy filtracja biologiczna jest potrzebna. Odpowiadam, jest potrzebna, jest wręcz nieodzowna, ale nieprawdą jest, że musi odbywać się w filtrze. Ta filtracja odbywa się w całym zbiorniku, a w szczególności w podłożu. Dlatego mogą istnieć akwaria zupełnie pozbawione filtracji i będą się miały dobrze. Ale to specyficzne zbiorniki i trzeba naprawdę wiele wiedzieć, żeby za taki zbiornik się zabrać. My jednak trzymajmy się filtrowania akwarium za pomocą filtrów. To najłatwiejszy sposób utrzymania klarownej wody i stabilności biologicznej akwarium. Filtry dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne czyli generalnie na filtry, które materiały filtracyjne mają na zewnątrz naszego zbiornika i na te, które mają je wewnątrz naszego akwarium. Wadą filtrów zewnętrznych a konkretnie kubów, jest to, że przy nieszczelności mogą wylać całe akwarium na podłogę, czyli zintegrować je z dywanem. Wadą filtrów wewnętrznych jest to, że zajmują miejsce w akwarium i psują wizję podwodnego świata. Zalety filtry zewnętrzne są duże, mają dużo miejsca na media filtracyjne i nie zajmują miejsca w zbiorniku. Zaletą filtrów wewnętrznych jest to, że są małe i nie zajmują miejsca na podłodze lub w szafce pod akwarium. No i w wypadku awarii nic się nie stanie z wodą w akwarium. Na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie filtra? Na kieszonkowców żeby któryś nam nie ukradł portfela oprócz tego na pojemność naszego zbiornika. Nie kupujemy filtra, który przeznaczony jest na mniejszą pojemność akwarium niż posiadamy. Bo to tak, jakbyśmy kupili sobie buty o dwa numery za małe. Buty będziemy mieli, bo sztuka jest sztuka, ale łazić w nich nie da rady bez doznawania przykrych otarć i odgnieceń palców. Tak samo z filtrem, pracować będzie, ale nie nadąży z filtrowaniem większej ilości wody. W swoim akwarystycznym życiu przerobiłem w cudzysłowie już sporą ilość filtrów. Naprawdę ciężko powiedzieć, że jakaś firma produkuje filtry bezawaryjne. Nawet najdroższemu filtrowi może coś odbić i się popsuje. Warto więc zwracać uwagę na to, co ludzie piszą o konkretnych modelach. Nie patrzeć tylko na wygląd i reklamy. Na obrazku filtry pracują 100 lat i w zasadzie nie pobierają prądu. Trochę inaczej wygląda w życiu i warto takie rzeczy skonfrontować z informacjami reklamowymi poprzez poczytanie opinii o konkretnym modelu. To tyle na temat filtrów. Pamiętajcie, Najczęstszą przyczyną niedziałania filtra jest jego niewłączenie do prądu. A jeśli już uda nam się wcelować wtyczką do gniazdka, to pamiętajmy, że wcześniej należy napełnić filtr wodą, bo silnik w głowicy potrzebuje tej wody i bez niej może się po prostu spalić, czego ani sobie, ani Wam nie życzę. W następnym odcinku będzie pewnie coś o podłożach, ale być może pojawią się też inne tematy. Wszystko zależy co mi do głowy przyjdzie to do swidania o i bon voyage jeśli gdzieś się właśnie udajecie